Od wioski do wioski? Z buta? Z buta. To już wielbłąda sobie, to mówię, bierz szasterkę albo wielbłąda, szybciej dojdziesz. Kami są? Tam wielbłądami jeżdżą. No wielbłądami. Są siądę na wielbłądy, będę jechać. No prawie tak samo chyba jak na koniu, co? No. Chyba, bo ja nie jeździłem na wielbłądzie. Ty też nie jeździłeś. W Kętrzynie nie jeździłem. Na wielbłądzie? Jeszcze jak moje dziecko było. A skąd się w Kętrzynie, kurde, wielbłąd z Afryki znalazł? W zoo. W zoo nie pozwalają jeździć, no Krzysiek. Było pokaz wielbłądów. Parę sztuk przywieźli na pokaz. Jeszcze małe dzieci, które chciały dotykać wielbłąda. To jak ty wsiadł na tego wielbłąda, ty mi powiedz. A on łoży się. A, i to był jednogarbowy czy dwu? Bo są dwa rodzaje wielbłądów. Jedno. Jednogarbowy. I siodło? Na garbie? Na garbie. To tak jak może... na konia nakładasz. Tu gdzie przestrzeń pomiędzy tymi garbami, to łoży siodło. No ale ty mówisz, że był jednogarbowy. To jak jest jednogarbowy, to jak ma garba, to ma albo z przodu szyję, od razu od garba szyję, no. A z tyłu dupę. No. To tutaj, jak garb, to nasz bliżej szyję łożył. Ale to siodło takie nieduże. I ty jeździłeś? Ja jeszcze małe dziecko bym to wielbłąd kreptał. Fajnie ci jechało na mnie. A wielbłąd, wiesz, szybko biega. Szybciej od konia chyba, czy nie? Dwa razy. To tam jeszcze będziesz mógł pojeździć na słoniu. Bo w Afryce są słonie. No. A na słoniu to ja nie... Ty bałbyś się? Nie jeździłem. Bałbyś się? Nie. Na słonie jeszcze inaczej się wsiada. To jest trąba. No. Siadasz na trąbę i on podnosi. Trąbą do góry. Albo łoży się, tak jak wielbląd, siadasz. Przyzwyczaja się, będę żyć. Upam, że...